Dzień dobry, pozdrowienia z mroźnej północy. Dzisiaj będziemy rozmawiali o bardzo ważnej rzeczy. O tym, dlaczego przestałeś chodzić na siłownię. Niedawno był początek roku i bardzo częstym takim postanowieniem noworocznym jest właśnie zajęcie się sobą, wzięcie się za siebie, czyli zaczynamy jakieś treningi, często siłownie, może dietę i tak dalej, i dzieje się takie zjawisko, że przez chwilę nawet jest fajnie pierwszy tydzień, dwa, ale właśnie koło już lutego, marca okazuje się, że na te siłownie nie chodzisz albo nie realizujesz tych noworocznych postanowień. I teraz jeżeli jesteś taką osobą, czyli na tą naszą siłownię przestałeś chodzić, ale chcesz to zmienić, to oglądaj ten materiał do końca, bo kiedyś też byłem dokładnie tym gościem i bardzo chętnie podzielę się z Tobą tym, co można zrobić, aby tym człowiekiem przestać być, a zacząć osiągać rezultaty. I niech taką ramą, czy zdaniem, które wprowadzi nas w odpowiedni kontekst, będzie cytat z Sagi o Wiedźminie od Andrzeja Sapkowskiego. Jest tam taka scena, gdzie stary Wiedźmin Wesemir, nauczając małą Ciri, mówi jej tak: to, co znane, przestaje być koszmarem. To, z czym umie się walczyć, nie jest już tak groźne. Mówił tutaj oczywiście na temat jakiegoś rodzaju potworów, które Wiedźmin będzie musiał pokonywać na swojej ścieżce. My natomiast porozmawiamy tutaj o tym, jak działa odpuszczanie, bo kiedy poznamy te mentalne schematy, przestaną być straszne, przestaną mieć nad nami kontrolę i będziemy w stanie się od nich uwolnić. Zapraszam w tą niesamowitą podróż po ludzkim umyśle. I tutaj, jak w przypadku każdego tematu, którym się zajmujemy, warto podzielić to na dwie części. Pierwsza część to jest część mindsetowa, czyli w jaki sposób patrzysz na to, jaką masz świadomość na temat tego procesu, oraz druga rzecz to jest podświadoma część, czyli to, czego do końca nie jesteś świadomy, a ma wpływ na twoje decyzje, emocje i na to, jakie działania podejmujesz i z jaką jakością. I teraz zaczniemy sobie od mindsetu. Ważne jest, żeby zrozumieć, w jaki sposób generalnie umysł ludzki działa w takim trybie domyślnym. Bo jeżeli zaczniesz obserwować świat zewnętrzny innych ludzi, a także jeżeli zaczniesz obserwować siebie, to prawdopodobnie dostrzeżesz, że znakomita większość ludzi zdaje się działać na bazie jednego konkretnego schematu. Wszystkim nam wydaje się, że jest jakaś konkretna, najlepsza, czy wręcz jedyna słuszna droga dojścia do jakiegoś celu, jak trzeba pewne rzeczy robić, jak sprawy muszą się układać, żeby efekt był. I teraz, jeżeli twoje oczekiwania nie pokrywają się z tym, jak wygląda rzeczywistość, to musi się pojawić winny. I zależnie od człowieka, tym winnym jest albo on sam, czyli ja jestem do niczego, albo ze światem jest coś nie tak, albo z innymi ludźmi jest coś nie tak i to jest ich wina. Czyli mamy wizję, ona tworzy oczekiwania i kiedy oczekiwania nie pokrywają się z rzeczywistością, a dzieje się to prawie zawsze, no to jest coś nie tak ze mną, ze światem albo z innymi ludźmi. No i tu się zaczyna właśnie cała historia, która doprowadza nas do tego, że odpuszczamy. Bowiem, kiedy dochodzi do tego zawiedzenia oczekiwań, no to siłą rzeczy musi się pojawić niepokój, stan zagrożenia oraz cierpienie, a umysł jest tak uwarunkowany w trybie domyślnym, żeby uciekać od dyskomfortu, więc dlaczego miałbym to znosić? Będę się po prostu w końcu wycofywać. Do pewnego momentu wystarczy mi tej pary, czyli parę tych przeciwności pokonam, a potem odpuszczam, bo albo się nie da, świat winny, albo przez innych ludzi nie mogę, albo ja nie mogę, bo ja jestem po prostu na to za słaby. I lądujesz w miejscu, gdzie masz ten karnet dopłacony, ale z niego w ogóle nie korzystasz. I co teraz zrobić? Teraz pierwszym elementem całego rozwiązania jest zrozumienie procesu. Pierwszym elementem zrozumienia jest uświadomienie sobie, że ten proces właśnie zachodzi. To, o czym powiedziałem przed chwilą. Poobserwuj to i kiedy doświadczysz tego, zauważysz, że tak faktycznie jest, zdobędziesz w dużej mierze kontrolę nad tym wszystkim, bo po prostu staniesz się świadomy, co tobą w ogóle zarządza. Ale kolejny element polega na tym, żeby odwrócić grę. Bo teraz zobacz, jeżeli wiesz już od samego początku, że oczekiwania się nie będą pokrywały z rzeczywistością i mogę ci nawet wyjaśnić dlaczego. Zobacz, to jest bardzo logiczne. Gdybyś naprawdę wiedział, jak dojść do miejsca, do którego chcesz dojść, to już dawno byś doszedł do tego miejsca i osiągnąłbyś rezultat, który chcesz osiągnąć. A z racji tego, że cię tam nie ma, no to najprawdopodobniej twoja wizja tego, jak dojść do tego miejsca, jest niepoprawna lub nie do końca poprawna. I to tyle. I teraz
jak dowiedzieć się, w jaki sposób do tego miejsca dojść. A no można to zrobić tylko jedynie za pomocą doświadczania i za pomocą treningu. No i tutaj właśnie przychodzi nam z pomocą odwrócenie gry. Bo jeżeli zdasz sobie sprawę z tego głównego schematu, w jakim funkcjonuje ludzkość, jeżeli zdasz sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie ta wizja nie jest poprawna, to teraz możesz podejść zupełnie inną energią do procesu, który będzie naszpikowany niepowodzeniami, który będzie naszpikowany porażkami, dyskomfortem i możesz zacząć traktować te wszystkie elementy w odrobinę inny sposób. I teraz dam Ci przykład, który to zobrazuje. Zobacz. Przykładowo chcesz zacząć trenować boks. Wszyscy wiedzą, na czym boks polega, tak? Mamy dwóch gości, którzy mają swoją pozycję i układają się pięściami. Ten, który zada więcej ciosów, albo ten, który znokautuje tego drugiego, ten wygrywa. Proste. I teraz każdy z nas gdzieś tam intuicyjnie wie, że trzeba trzymać gardę, prawda? Znamy po prostu ten widok boksera w swojej pozycji i wszyscy gdzieś tam wiemy, czy domyślamy się, że ta garda jest po to, żeby nie dostać w szczękę, prawda? Czy żeby generalnie chronić twarz. I okej. Jeżeli idziesz na trening boksu, to na pewno zdajesz sobie z tego sprawę, że trzeba trzymać tą gardę, żeby nie dostać w szczękę. Natomiast mimo to, że to wiesz, to i tak na pierwszym treningu boksu dostaniesz szczękę i to wiele razy, bo okaże się, że w bardzo wielu miejscach, mimo że wiesz, że masz te ręce trzymać przy twarzy, to i tak je opuszczasz, albo okazuje się, że wydaje ci się, że w racji tego, że ręka jest zmęczona, to można ją na chwilę chociażby opuścić i wtedy dostajesz. I dopiero dzięki temu, że dostaniesz na szczękę, to nauczysz się, że ta ręka musi być do szczęki przyklejona. I zobaczysz, że jeżeli jesteś w stanie to utrzymać w trakcie tarczowania, to nie znaczy, że będziesz w stanie to utrzymać w trakcie sparingu. To, że jesteś w stanie utrzymać to w trakcie sparingu, to nie znaczy, że będziesz o tym pamiętać w trakcie mocniejszego sparingu itd., itd. I ten proces uczenia się i uszczelniania twojej gardy trwa tak naprawdę latami. I jeżeli nasz bokser, przyszły bokser, zniechęci się tym faktem, że ciągle dostaje bęcki na początku, to nigdy nie będzie w stanie nauczyć się, jak tym bokserem być. Jeżeli ten bokser zrozumie, że dostanie w szczękę jest elementem całego procesu, a nie porażką, tylko dzięki temu, że dostaje w tą szczękę, może uszczelnić swoją gardę, czyli polepszyć swoją grę, to będzie w każdej takiej lekcji po prostu wyciągać wnioski i będzie się uczyć. I dokładnie tak samo możesz podejść nie tylko do bólu, nie tylko do poczucia niepewności, nie tylko do braku chęci, ale nawet do tego, że nie udało ci się dotrzeć na siłownię. Możesz to potraktować jako coś, co właśnie zaburza twoje, czy jest sprzeczne z twoimi oczekiwaniami, świadczy o tym, że brakuje ci siły i tak dalej, że jesteś za słaby, a możesz to potraktować jako niesamowitą okazję do tego, żeby przyjrzeć się, co tak naprawdę sprawiło, że na ten trening nie trafiłem, jakie emocje we mnie się pojawiły, że we mną wygrały, czego mnie to uczy na mój temat i w jaki sposób może mi to pomóc osiągnąć moje cele sylwetkowe. I teraz, kiedy nauczysz się w ten sposób patrzeć na wszystko, co się dzieje, czyli wyjść z założenia, że wszystko dzieje się dla mnie, a nie rzeczy przytrafiają się mi lub dzieją się z mojego powodu, to wtedy każdy taki proces stanie się dla ciebie punktem ekscytacji, a nie punktem frustracji, bo wszystko to, co nie pokrywa się z twoimi oczekiwaniami, od tego momentu zaczyna być dla ciebie okazją do nauki i do doskonalenia się, do rozwijania się w twoim rzemiośle, za które się zacząłeś brać. Czyli takie podstawowe prawo, albo się uczysz, albo wygrywasz się, albo wygrywasz, albo się uczysz. Łatwo to zapamiętać i tak wygląda to właśnie w praktyce. I to był element numer jeden, czyli nasz mindset. I tutaj zastanawiam się, czy zauważasz, czy widzisz już, jak można tą grę odwrócić i czy zmienia to trochę perspektywę patrzenia. Jeżeli tak, daj mi słuchaj znać w komentarzu, co o tym myślisz. A jeszcze chciałbym Ci opowiedzieć o drugim czynniku, który jest chyba nawet ważniejszy. Wyobraź sobie taką górę lodową. Górę lodową, która gdzieś tam na północnym Atlantyku sobie pływa. 90% tej góry lodowej jest schowane pod wodą, a widzimy jedynie ten wierzchołek, jej 10%. Więc góra lodowa jest dużo większa niż się wydaje, kiedy patrzymy na nią, będąc na powierzchni tego oceanu. I dokładnie w ten sposób możesz sobie wyobrazić ludzki umysł. Ten wierzchołek to jest część świadoma, czyli te myśli, te emocje, te odczucia, te schematy postępowania, których jesteś naprawdę świadomy, które świadomie obserwujesz albo które świadomie generujesz. A to, co znajduje się pod powierzchnią wody,
Możesz sobie wyobrazić, że jest to coś, co nazywamy podświadomością czy nieświadomością. Wszystko zależy od tego, jaką terminologię sobie wybierzemy. Natomiast chodzi po prostu o tą część, której nie jesteś do końca świadomy lub w ogóle nie jesteś świadomy, która pozostaje w ukryciu i która na zasadzie automatycznej podejmuje różne decyzje czy generuje ci różne emocje. Dzieje się to na bardzo prostej zasadzie. Idziesz sobie przez życie, spotykasz różne bodźce, na przykład stoisz przed decyzją iść na trening czy nie. Twój umysł musi przeanalizować twoją przeszłość, żeby dowiedzieć się, jak wobec tego zagadnienia, tej zagadki, tego pytania się zachować. I bierze pod uwagę różne wspomnienia, które kiedyś się wydarzyły, analizuje, a to jest podobne, tutaj to było to i wyrzuca ci jakąś konkretną reakcję. I pomaga ci tym samym podjąć decyzję, która będzie najlepsza pod kątem tego, co już kiedyś wydarzyło się w twoim życiu. Okay? I takich decyzji, takiej analizy wspomnień, wcześniejszych przeżyć i tak dalej, twoja podświadomość dokonuje setki w każdej sekundzie. I to właśnie jest to, co znajduje się pod wodą. To sprawia, że w jakiś sposób się czujesz w jakichś sytuacjach. Na przykład chcesz podejść do tej miłej dziewczyny, która pracuje w twoim ulubionym sklepie, bo chcesz się z nią umówić, ale kiedy tylko o tym pomyślisz, paraliżuje cię lęk. Dlaczego? Bo twoja podświadomość przeanalizowała twoją przeszłość, historię i zdecydowała na przykład, że takie coś grozi tym, że się ośmieszysz, bo kiedyś już tak było, więc lepiej nie podchodź, nie ryzykuj i dlatego dostajesz lęk. Ten lęk ma funkcję ochronną. Podświadomość jest systemem obronnym. I analizując każdą trudność, każdy problem, warto też zwrócić uwagę na to, co się dzieje właśnie po stronie automatycznej twojego umysłu, czyli w twojej podświadomości. Bo jest przyczyna, że ci się nie chce. Jest przyczyna, że odpuszczasz. Jest przyczyna, że przestajesz pewne rzeczy robić albo tracisz zapał. I zwykle jest to coś zupełnie innego, niż na początku się człowiek spodziewa. Bo zauważ, że podświadome oznacza, że jest pod jakby horyzontem naszej świadomości, czyli nie jesteś świadom tego, co kieruje twoim zachowaniem. I to też nie jest tak, że to jest źle. Zobacz, że dzięki temu nie musisz ciągle mielić w swojej głowie tysiąca różnych sytuacji, wspomnień i schematów, żeby podejmować decyzje, jak się ruszać, co robić z mową ciała, jak szybko oddychać, w jaki sposób chodzić i tak dalej, i tak dalej. Czasami po prostu generuje to problem, bo działanie podświadomości nie jest spójne z naszymi świadomymi celami. I warto też, jeżeli chcesz naprawdę osiągać ponadprzeciętne rezultaty, przyjrzeć się tej części siebie, czyli zadawać sobie przede wszystkim pytania, co ja naprawdę tutaj czuję, co naprawdę się kryje pod tym, że mi się nie chce, co naprawdę się kryje pod tym brakiem energii do tego, żeby iść na trening. Bo kiedy zaczniesz medytować nad tym, co czujesz, może się okazać, że będziesz odkrywać tam kolejne warstwy różnych emocji i będziesz sobie uświadamiać, że chodzi o coś zgoła innego niż na początku się wydawało. I oczywiście są konkretne techniki do tego, żeby pracować ze swoją podświadomością, natomiast to już wykracza trochę poza materiał tego filmu. Jednak zachęcam Cię do tego, żeby obserwować ten kanał, bo dużo tutaj o tym mówimy. Plus co jakiś czas można się załapać na mega bonusowe, bezpłatne szkolenia na żywo. Ale jeżeli byśmy mieli to wszystko podsumować, to zobacz, że jeżeli naprawdę zależy Ci na tej regularności, jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, żeby nie powtarzać tego błędu, że sobie coś zakładasz i tego nie robisz, to najważniejsze jest to, żeby przeramować sobie cały proces i zrozumieć, że każde potknięcie, każda pomyłka na drodze do tego celu jest elementem, z którego możesz skorzystać i który jest jakby nie błędem w planowaniu, czy nie porażką po drodze, tylko niezbędnym elementem, by stać się tym, kto generuje rezultaty, które Cię interesują i duża część tego, co można nazywać lenistwem, byciem niedostatecznie dobrym i tak dalej, jest jedynie działaniem Twojego systemu obronnego, a więc kluczem do wszystkiego jest po prostu poznanie siebie. I tak naprawdę, jeżeli naprawdę chcesz być skuteczny, to nie ma ucieczki od zaglądania w głąb siebie, nie ma ucieczki od konfrontacji z tym, co naprawdę jest w twoim umyśle, z tym, co naprawdę dzieje się w twoich emocjach. Więc zamiast się zmuszać, ciągle przegrywać tą walkę ze sobą i dojeżdżać się, zacznij zadawać pytania, co ja naprawdę czuję i jak mogę z tego skorzystać lepiej, niż gdyby to się nigdy w moim życiu nie wydarzyło. A wtedy naprawdę będziesz
kuloodporny, jak lubię to nazywać, i nie do zatrzymania. Jest jeszcze oczywiście parę innych trików, ale to może porozmawiamy o tym innym razem. Zostaw więc suba, zostaw komentarz, co było przydatne dla Ciebie w tym materiale oraz o czym chciałbyś, abym nagrywał kolejne materiały. Dzięki, że jesteś i do zobaczenia w kolejnych filmach.